Witam serdecznie. Jestem artystą pracującym i mieszkającym w Japonii już od ponad 11 lat. Mówi się, że każdy artysta powinien mieć jakąś misję, coś co chciałby przekazać swoją działalnością. Ja chciałem przekazać Państwu, dlaczego malowanie przestrzeni miejskich stało się częścią mojej misji. Powiedziałbym, że jestem artystą, malarzem, gdyby nie to, że słowo malarz kojarzy mi się raczej z ludźmi pokrywającymi farbą trochę większe niż ja metraże. Albo takie pokojowe, albo takie na płótnie. Ja maluję raczej małe rzeczy, małe akwarele japońskich sklepów, albo miejskie sceny wykorzystywane potem jako tła w animowanych filmach. Rzeczy ściśle związane z tym, co fascynuje mnie w Japonii, czyli z miastami i przestrzeniami publicznymi, jakie tworzą. Nie wiem, od czego tak naprawdę zaczęła się ta fascynacja. Mogę tylko przypuszczać, że wpłynęły na mnie bardzo mocno wszystkie filmy i seriale animowane oraz komiksy produkcji japońskiej, które oglądałem będąc jeszcze na studiach w Polsce. Świat w nich przedstawiony wyglądał tak porządnie i czysto, słonecznie, zachęcająco, że musiałem tam pojechać i zobaczyć te miejsca na własne oczy. Gdy przyjechałem po raz pierwszy do Tokio, tylko na krótkie wakacje, nie mogłem pozbyć się bardzo silnego wrażenia, że tak naprawdę dobrze znałem wszystkie te sklepy, ulice, załuki, budynki, wały nad rzeką ze spacerującymi ludźmi, taksówki z drzwiami, które same się otwierają, czy nawet znałem charakterystyczne dźwięki, które słyszy się, gdy wchodzi się do 24-godzinnego sklepu, czy gdy przechodzi się przez przejście dla pieszych. Wszystkich tych miejsc, dźwięków, widoków doświadczyłem już tyle razy na ekranie czy przez karty komiksu, że spacerując po przedmieściach Tokio, czułem się jakbym wrócił do dobrze znanego mi miejsca, pomimo że nigdy tak naprawdę tam nie byłem. To uczucie takiej dziwnej nostalgii, zmieszanej z radością odkrywania, do dzisiaj napędza moją artystyczną działalność i staram się tego uczucia nie zapomnieć. Jednak, oczywiście, gdy mieszka się w jakimś miejscu tak długo, y, zaczyna dostrzegać się różne problemy i aspekty, z których jest się niezadowolonym. Szczególnie jeśli tym miejscem jest Japonia czy Tokio. Tutaj zmiany w przestrzeni miejskiej zachodzą zadziwiająco szybko. Możemy przejść ulicą, na której nie byliśmy zaledwie tydzień, a tu już tego czy innego budynku nie ma. Na jego miejscu jest tylko parking czy pusta przestrzeń, która i tak za miesiąc czy dwa zostanie zastąpiona nowym wieżowcem. Główną przyczyną wymienianą jako powód tak szybkiej, swoistej przemiany materii, która zachodzi w Tokio są trzęsienia ziemi. Tutaj budynki, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa lub spełniają ich starsze wersje, są bezpardonowo usuwane, tak że nie pozostaje po nich żaden ślad. Powoduje to swoją organiczną ewolucję przestrzeni miasta, gdzie stara tkanka zastępowana jest nową, komórka po komórce. To wszystko dzieje się właśnie na takim komórkowym, jakby poziomie, bez wyraźnego, zdawałoby się, ogólnego planu. To, co będzie budowane, kontrolują konsorcja, komercja korporacje i firmy. Niestety zmiany te według mnie nie są dobre dla samych mieszkańców ani dla wizerunku japońskich miast. Przychodzą mi tutaj na myśl dwa epizody, które myślę, że pokażą dokładnie o co mi chodzi. Pierwszy, yy, który przychodzi mi na myśl to moja niedawna wizyta z ekipą telewizji japońskiej w dzielnicy Tokio Shibuya. Normalnie nie jest to miejsce, do którego bym się wybrał, a zwłaszcza nie na spacer czy szukanie inspiracji. Nauczyłem się unikać w Tokio miejsc, które działają na mnie negatywnie. No ale tym razem mieliśmy kręcić program o japońskiej architekturze, w co miał być włączony właśnie spacer po Shibui, jeśli można to tak nazwać i wizyta w bardzo starej kawiarni tam zlokalizowanej. Kawiarnia kawiarnią, bardzo ciekawe miejsce, wybudowane zaraz po wojnie, specjalizujące się w odtwarzaniu muzyki klasycznej z płyt winylowych swoim bywalcom. Bardzo przyjemna lokacja. Ale sama Sibuja była dla mnie jak zły sen tłum ludzi zaraz po wyjściu ze stacji. Chyba miejscami trzypoziomowa droga szybkiego ruchu, biegnąca wprost między budynkami, z czteropasmową ulicą biegnącą poniżej. Ten na powietrznie jest nie to pozostałość po planie rozbudowy Tokio dla samochodów wykonanym w latach 60., przed poprzednią olimpiadą, w próbie uczynienia Metropolii przejezdną. No ale hałas od samochodów niemiłosierny. Zastanawiałem się, jak dźwiękowcy z ekipy telewizyjnej w ogóle nagrywają, co my właściwie mówimy. Nieopodal, oczywiście, wielki plac budowy. Nowy kompleks wieżowców i wielkie centrum handlowe powstają blisko stacji w przygotowaniu na obecną olimpiadę. Widać, nie za bardzo uczymy się na własnych błędach. Wielkie maszyny budowlane dołączają do nieznośnego łoskotu. Aby gdziekolwiek dojść, korzystamy z napowietrznych przejść dla pieszych, wpasowanych pomiędzy jezdnie na ziemi, a drogę szybkiego ruchu nad nami. Jazgot Out odbija się od tego betonowego sufitu w dwóch nasób. Jesteśmy otoczeni przez szare wieżowce z betonu i szkła. Gdyby nie to, że są na nich napisy, plakaty i szyldy napisane po japońsku, ciężko byłoby w ogóle wywnioskować, gdzie my tak właściwie jesteśmy. Do jazgotu dołącza się pociąg przyjeżdżający na stację. Ciężki, oleisty zapach spalin z łatwością przedziera się przez moją maseczkę. Przed. Nagrywaniem wywiadu siadamy w kawiarni przy stoliku na zewnątrz, by przedyskutować dalszy plan zdjęć i odpocząć trochę. Huk samochodów odbijający się od płaskich ścian otaczających nas budynków znacznie tu utrudnia. Zamówiony deser też ma jakiś smak. Spalin wydaje się taki szary i nieapetyczny. Zaczyna boleć mi od tego wszystkiego głowa. Ale przecież tu, gdzie teraz siedzimy, kiedyś płynęła rzeka. Nazwa tej dzielnicy Tokio. Shibuya oznacza dolinę, dolinę z rzeką o tej samej nazwie. Shibuya Gała. Patrząc wokół wydaje się, że jakiś designer próbował zrobić z tej bocznej alei miejsce odpoczynku. Ale wszystkie ławki betonowe, poręcze ze stali, jedyne co widać naokoło to szare, brudne tyły budynków z biurami. Ten betonowy, żałosny kanał, który jak się potem dowiedziałem jest tym co pozostało z rzeki Shibuya właśnie. Ta rzeka teraz to taka betonowa rynna, która w większości idzie tylko pod ziemią, a tutaj tylko na chwilę wygląda nad ziemię, by i tak zaraz potem zniknąć pod innymi wieżowcami. No i musi być regularnie czyszczona pod ciśnieniem, bo śmierdzi. Do domu wróciłem zmęczony i trochę zemdlony tym wszystkim. Shibuya wydała mi się jakimś okropnym, dystopijnym wręcz miastem, gdzie cała konstrukcja wiedziona jest jakimś okropnym planem, kierowanym, nie wiem, zyskiem? Względami ekonomicznymi, wydajnością. A przestrzenie dla ludzi to tylko coś dodane potem, bo musi być. Może w tych szarych budynkach są przyjemne sklepy czy biura, ale same miasto odpycha, i odrzuca, i męczy. Zastanawiam się, czy naprawdę nie można tego miejsca zagospodarować lepiej. Drugi przykład, o którym chciałem mówić, to coś, co zaobserwowaliśmy na przedmieściach, gdzie teraz mieszkamy. Szybkie przemiany w miejskim wizerunku zachodzą również tutaj. Wracając pewnego dnia niedawno z żoną do domu zauważyliśmy dom jednorodzinny w japońskim stylu, prawdopodobnie wybudowany w latach 70. który stał się kolejną ofiarą przemiany materii. Ekipa budowlana zaczęła już obdzierać w dom ze wszystkich zbędnych rzeczy, przygotowując go do tego, by mógł wkroczyć do akcji cięższy sprzęt. Kilku członków ekipy zrywało z dachu piękne, ceramiczne, emaliowane dachówki, zwane po japońsku kawara, i bezceremonialnie rzucało je na czekającą ciężarówkę. Oczywiście wszystkie te dachówki zostały kompletnie rozbite na kawałki. Tak samo jak drewniane i papierowe przesuwane drzwi fusuma, czy okna z szybami dekorowanymi we wzory z liści klonu, wszystko wędruje na wysypisko. Następnego dnia pojawiła się maszyna, przypominająca wielką koparkę, która stalowymi zębami rozerwała dom i wszystko wywieziono kolejnymi ciężarówkami. Z jednorodzinnego domu, w japońskim stylu, nie zostało nic. Do tej chwili słyszę huk tłuczonych dachówek i robi mi się smutno. Miesiąc później przyjechała na to miejsce kolejna ekipa, która wzniosła w ekspresowym tempie stalowy szkielet, by potem z ciężarówek oblec go w szare i nijakie ściany. Taki dom, wyglądający trochę jak nieprzystępny bunkier, to już częsty widok w japońskich przedmieściach. Wybrany z katalogu, powtarzalny i nijaki. Nie ma tutaj już fikuśnych ceramicznych dachówek, ani drewnianego widocznego z zewnątrz szkieletu, ani dużych przesuwnych okien, ogrodu z powykrzywianymi drzewami klonu czy wiśni, ani drewnianych ganków, ani komina z obowiązkowej wanny." Są szare ściany z prefabrykatów, wąskie plastikowe okna, wyglądające jak szpary strzelnicze zamku i wybetonowany podjazd. Na pewno taki dom jest wydajniejszy termicznie, cichszy, bezpieczniejszy, ale znowu utracony jest cały charakter, całe serce takiego osiedla. Stojąc między domami nie wiadomo w sumie, gdzie się jest. Marki samochodów, takie same jak wszędzie, budynki nijakie, okolica szara. Bez drzew, ale za to z metalowymi płotami i nieprzyjazna. Tutaj przypomina mi się coś, co powiedziała mi moja żona. Wybuduj jeden dom, to tylko dom, ale wybuduj dwa kolejne, a to już cała okolica. Zachodzi właśnie swoiste przeobrażenie w niejakość i nieprzyjazność. Nie chcę, żeby wydało się tutaj, że uważam, że cała Japonia utraciła już swój charakter. Nie. Są miasta i dzielnice i przedmieścia i okolice, które dzięki bardziej lub mniej umyślnym wysiłkom są piękne i przyjazne i tajemnicze, interesujące, no i przede wszystkim japońskie. Ale trzeba takich miejsc szukać, trzeba stać się turystą i jechać tam umyślnie. W większości przestrzeni miejskich, w których porusza się zwykły tokijczyk, w których Rządzi ekonomia, wydajność i jakość tych cech już nie ma. Wychodzi się rano z betonowego, szarego wieżowca, podziemnym tunelem idzie się na metro, do biura też tunelem lunch w piwnicy biurowca, no a potem tylko z powrotem do domu. Ale według mnie jest nadzieja. Tą nadzieją są artyści, nieograniczeni terminami budowy, budżetami za metr kwadratowy, ceną stali czy drewna, bez względami bezpieczeństwa czy nawet grawitacją. Możemy tworzyć i pokazywać wizję miast, przedmieści, budynków, skwerów, sklepów, restauracji, takich, w jakich chciałoby się nam mieszkać i spędzać czas. Jest to jeden z celów mojej działalności artystycznej. Postanowiłem nie poprzestawać na szukaniu piękna w Tokio, takim jakim ono jest obecnie, szukaniu jakiegoś kąta, kamery czy kadru, tak pokazywać upiększoną i wersję rzeczywistości w kolejnej ilustracji, żeby wyglądała ładnie. Postanowiłem pójść trochę dalej i w swojej działalności pokazać coś, co tylko sztuka może wizerunki koncepcyjne miasta, takim jakim ono mogłoby być nie idealnej, nieosiągalnej utopii ale takich miejsc, które mogłyby istnieć, gdyby tylko trochę się przyłożyć. Myślę, że ten aspekt sztuki, jako narzędzia, które może pokazać nam dobre rzeczy, które mogłyby być, daje nadzieję, inspiruje do działania i zmian na lepsze jest idealny w tej roli. Gdy zaczynamy budowę nowego budynku od budżetu, już jesteśmy ograniczeni. Gdy zaczynamy taką budowę od artystycznej, wymarzonej wizji, jest wtedy o co walczyć. I tak, na przykład, do wspomnianego programu japońskiej telewizji, namalowałem ilustrację rzeki Shibuya, przeobrażając to miejsce w zaułek z prawdziwą, płynącą, przyjazną rzeką. Pełen słońca i kolorów. Zainspirowany krajami, w których zaczęto przeobrażać przestrzenie miejskie z betonu i dróg szybkiego ruchu. W parki przyjaznym mieszkańcom, przywracając rzeki, które przez lata płynęły pod ziemią, przykryte betonem. Wstawiłem drewniane ławki, drewniane barierki, dodałem drzewa i kilka sklepów, do których chciałoby się pospacerować. Zniechęcony tym, jak wyglądają nowo budowane domy na przedmieściach, stworzyłem serię ilustracji, pokazującą przedmieścia dużego japońskiego miasta, ale takie, w których chciałoby się mieszkać bez sznura samochodów, z parkiem, interesującą japońską architekturą, drzewami, rzeką i kawiarnią. Zawsze starając się tworzyć te miejsca w na tyle realistycznym stylu, by można było uwierzyć, że mogą naprawdę istnieć. Mam nadzieję, że moje ilustracje staną się przez to swoistymi szkicami koncepcyjnymi, które pokażą ich odbiorcom, że można tworzyć przestrzenie miejskie, które utrzymują unikalny japoński charakter, są bardziej przyjazne mieszkańcom i swoim unikalnym urokiem wzbogacają ich codzienne życie. Wiele artystów, z którymi utrzymuje bezpośredni kontakt, rozumie i wspiera takie cele, starając się propagować pozytywną wizję jakiegoś aspektu naszej codzienności, na którym im zależy. Uważam, że sztuka jest idealnym narzędziem do pokazywania, że można żyć i gospodarować lepiej. Mam nadzieję więc, że budując dom, podejmując decyzje biznesowe, głosując w wyborach, dokonując zakupów, mając jakiś wybór, nie staniecie Państwo po stronie ekonomicznie wydajnej szarości, a najpierw sięgniecie właśnie po wizję, po inspirację od swojego ulubionego artysty. Dziękuję bardzo.